Powiedział pan również, że historia się powtarza w kontekście Katynia i że dziś mówienie prawdy o zbrodni katyńskiej jest ważniejsze niż 15 lat temu, kiedy zaczął pan ten projekt, bo widzę, co się dzieje współcześnie. Jakby mógł pan powiedzieć, o co panu chodziło, że historia Katynia nie jest jeszcze skończona i teraz jest ta sprawa ważniejsza niż te 15 lat temu, kiedy pan zaczynał. No bo widzimy sytuację polityczną między Rosją i Europą i między Anglią, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, co teraz się współcześnie działo. Ja myślę, to jest jak ten pułkownik mówi w filmie, nie trzeba być naiwnym. Trzeba wiedzieć, z kim się... Trzeba znać historię, żeby iść do przodu. Jak się zapomina historię, no to te błędy znów się robi. Absolutnie. Dlaczego się ciągle mówi o Holokauście? Bo trzeba ciągle mówić o tym, bo ludzie zapomną. I to jest tak samo o Katyniu. Trzeba ciągle mówić, bo ludzie zapomną. I z punktu widzenia Wielkiej Brytanii, to tym bardziej. No bo Anglicy, to jest dla nich za bardzo taka historia za bardzo, co oni chcą zapomnieć. To nie było dla nich łatwo. I mówiłem w tym wywiadzie, że Anglicy tym bardziej zawsze mówią, że Wielka Brytania wygrała wojnę. I to jest prawda, to wygrała wojnę, absolutnie, ale nie można zapomnieć, że by nie wygrała wojnę, by nie Polacy, by nie Amerykanie, by nie wojsko z Commonwealth, to nie można tylko powiedzieć, że Brytyjczycy wygrali wojnę i koniec. I tutaj w Wielkiej Brytanii się zapomina bardzo łatwo, bo o tym się nie mówi, co Polacy dodali do tej wojny, jak to było z bitwą o Anglię, jak to było z Enigmą, jak to było z D-Day, Arnhem, drugim korpusie, gdzie oni we Włoszech, Monte Cassino, maczka, czołgi, to wszystko się zapomina. To jak pomału się idzie dalej, no to jak wszyscy będą mówić tak, Anglia wygrała wojnę, nikt nie mówi o Polakach. No i tak historia się tworzy, że była jakaś wojna, druga wojna światowa, tak, Amerykanie i Anglicy wygrali, pobili Niemców i koniec, ale to nie jest tak, to nie jest prawda, bo jak ten pułkownik mówi w filmie, że trzeba zawsze pamiętać, że to nie tylko Niemcy zaczęli wojnę. Także zachęcamy nasze kluby w Wielkiej Brytanii i w Stanach do promowania tego filmu. Ja wiem, że wy już to robicie, ale przede wszystkim ta data 27 sierpnia, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, tu polecamy ten film bardzo, bardzo gorąco. No i właśnie jutrzejsza data to zadanie dla klubów Idź Pod Prąd w USA, żeby też podawali swoim znajomym, żebyście rzeczywiście ten film obejrzeli jak najszybciej, a ja was spytam tutaj w studiu, co was najbardziej ujęło w obrazie Piotra Szkopiaka Katyń, ostatni świadek? Widz, zwłaszcza świata zachodniego, powinien w tej formie właśnie takiego sensacyjno-kryminalnego, powiedzmy, opowiadania z wątkami historycznymi, móc odnieść korzyść nie tylko emocjonalną, ale posiąść pewną wiedzę, której zapewne nie ma. I myślę, że też Polska, która dzisiaj, nie dzisiaj, no od pewnego czasu starają się niektórzy jej markę Polski obniżyć w świecie, zasługuje na pokazywanie własnej historii właśnie tam. Bo ja mówię, to co ludzie kultury, tacy jak pan, Polacy, mający powiedzmy szerokie horyzonty, nie idący w zwykłą komercję, to, co mogą zrobić najlepszego dla Polski, to widzowi spoza Polski pokazywać prawdziwą historię Polski. Bo to jest inwestycja także w naszą przyszłość polityczną. Naszą, Polaków, ale i Brytyjczyków, i Amerykanów. Widać, że tu naprawdę mamy dokładnie te same klocki w tej układance. Jeśli Polacy pozwolą, że świat zapomni o Katyniu, zapomni o zdradzie i oddaniu pod zabór praktycznie Rosji, Polski na kilkadziesiąt
60 lat, na praktycznie dwa pokolenia, to te plany Rosji i Niemiec, które są dzisiaj, a które są kopią planów politycznych Hitlera i Stalina, zrealizują się i Polska znowu zniknie z mapy świata. Walka o Katyń to jest walka, o prawdę katyńską, to jest walka o przyszłość Polski, nie o jakąś historię i pomniki.